Witam w prezentacji 29 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini. W tym numerze Cespel D710. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Dwudziestym dziewiątym modelem w kolekcji jest Cespel D710. Cespel jest w kolorze biało-niebieskim, posiada zabudowę cysterny do przewozu mleka, zabudowę ma w kolorze białym z niebieskim paskiem przez środek, kabinę ma w kolorze niebieskim z białym przedśrodek i białym dachem. Na zabudowie ma napis mleko. W górnej części ma barierki. Trzy włazy. Po stronie kierowcy w górnej części pod zabudową ma otwierany schowek. Po drugiej stronie ma podwójne drzwiczki i schowek. Z tyłu w zabudowie ma kolejne drzwiczki z napisem mleko u góry. Nad nimi ma tablicę. Po bokach ma światła. Po bokach zabudowy ma miejsce ze schodkami. W kabinie ma dwa fotele, z tyłu ma kanapę, drzwi otwierane do przodu, za drzwiami schowki, kierunkowskazy. Tu ma atrapę chłodnicy, okrągłe reflektory po bokach, nad nimi prostokątne kierunkowskazy, na zderzaku dodatkowe światła, tablice, lusterka montowane na prętach od spodu prostokątne. Z przodu ma podwójną szybę zaginaną po bokach, dzieloną w połowie, z wycieraczkami montowanymi od góry. W drzwiach ma pojedynczą szybę, za drzwiami ma zaokrąglone szyby, na dachu ma podwójne wytłoczenia. Światła. W spodniej części z tyłu ma koło zapasowe, obudowę szafek, zbiornik paliwa, zbiorniki z powietrzem, rurę wydechową z tłumikiem, elementy zawieszenia, silnika, wytłoczoną skalę i nazwę modelu, wał napędowy z tylnym mostem, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer 29 w tym numerze Cespel D710. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy, zdjęcie modelu z jego informacjami, PL D710, węgierska cysterna. Paczki papierosów nie było ani w kieszeni bluzy, ani na półce na lewo od kierownicy. Półkę tworzył kawałek blachy wygięty w formę panienki, przymocowany sztywnym drutem i wkrętem do metalowej deski rozdzielczej. Papierosy najczęściej leżały przed kierowcą na owej prowizorycznej półce. Mężczyzna miał zwyczaj kładzenia tam pomiętej najczęściej paczki, aby potem nie szukać jej gorączkowo w ubraniu albo po całej kabinie samochodu.
Tym razem jednak, jak na złość, papierosy gdzieś się zapodziały. Kierowca zastanawiał się, gdzie mogą być. Nie wiedział, że kiedy znajdzie jedną zgubę, zacznie nerwowo szukać drugiej, zapały. Gdzie te papierosy? Mruknął do siebie. Bez odrywania wzroku od drogi sięgnął lewą ręką do metalowego wgłębienia, poza kawałkiem brudnej szmaty do przecierania przedniej szyby, kilku żarówek i kłębka drutu. Nic więcej tam nie było. Turkoty dieslowskiego silnika węgierskiej ciężarówki marki TP sprawiał, że trudno było usłyszeć własne myśli. Kierowcy przeszkadzało także zachodzące słońce. Promienie przebijały się przez gałęzie drzew rosnące wzdłuż drogi, nie świeciły mu prosto w oczy, tylko błyskały z boku, lecz i tak męczyły wzrok. Mężczyzna uniósł się nieco na siedzeniu i zaczął sprawdzać dłonią, czy przypadkiem nie usiadł na paczce papierosów. Mamy zdjęcie i informację, że CSPR D710 był produkowany od 1959 roku. Do napędu pojazdu zastosowano silnik wysokoprężny wytwarzany na Węgrzech na licencji australijskiej firmy Steer. Kabina o oryginalnej stylistyce przywodziła na myśl hiszpańskie ciężarówki marki Pegaso 2011 lub 1064, zwane potocznie Capezun. Mamy zdjęcie jednej z odmian cysterny do transportu mleka. Zdjęcie zostało wykonane w 10 dzielnicy Budapesztu na ulicy Panika. W 1973 roku tle widać bloki przy ulicy Elul. Uwagę zwracają drzwi zawieszone na przednim słupku, otwierane do przodu. Mamy zdjęcie i informację, że od chwili uruchomienia produkcji w 1959 roku CSPR serii D700 na długie lata wpisał się w motoryzacyjny krajobraz Węgier. Na zdjęciu widać skrzyżowanie ulicy Nagymezo i Podmaniczki w centrum Budapesztu. Wśród pojazdów znalazły się CSPR D710 i trolejbus Ziu-9. Zdjęcie pochodzi z 1974 roku. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak drzwi, dasze, okna, halogeny, silnik, emblemat, koła, zbiornik paliwa, zawieszenie. Mamy zdjęcie i informację, że ciągniki siodłowe sprawdzały się m.in. przy dostawach odzieży do domów towarowych. Jeden z takich pojazdów marki CSP D705 zakładów odzieżowych imienia 1 maja został sfotografowany w 1972 roku w 7 dzielnicy Budapesztu na ulicy Elną. Mamy zdjęcie ciągnika siodłowego CSP D705 zaprezentowanego podczas targów przemysłowych w Budapeszcie w 1961 roku. Rozstaw osi tej odmiany wynosił 3400 mm, a długość ciągnika sięgała 5800 mm. Wraz z naczepą zestaw mierzył blisko 12,5 metra. Mamy zdjęcie i informację, że podczas targów przemysłowych w Parku Miejskim w 14 dzielnicy Budapesztu w 1959 roku zaprezentowano pojazd marki CSP D710 z cysterną do przewozu piwa. Samochody o takiej samej konstrukcji z niewielkimi zmianami wykorzystywano także do transportu mleka, wody i innych płynów. Niewielka liczba ciężarówek do przewozu mleka trafiła do Polski. Mamy zdjęcie i informację, że produkowane w Polsce kabiny ciężarówek Jelcz i Star trafiły do budapesztańskich zakładów. Na zdjęciu CSP D750 ze znajomą kabiną Jelcza serii 300 auto można zidentyfikować po emblematach węgierskiego producenta oraz koła, tzw. Trilexach. Ciągnik siodłowy został sfotografowany w proszkowni mleka w Ostrołęce w 1974 roku. Mamy zdjęcie CSP D700 sfotografowanego w 1963 roku w 5 dzielnicy Budapesztu na ulicy Gerluczy przy bulwarze Karole. Pojazd ma niespotykaną w polskich ciężarówkach ozdobę w postaci metalowej ażurowej atrapy chłodnicy. Węgierska ciężarówka w zielonym kolorze przemyka przez okiem kamery w filmie Andrzeja Jerzego Piotrowskiego Szerokiej drogi, kochanie, z 1972 roku. Mamy nietypowe zdjęcie CSPR-a D705 po wypadku pochodzi z Polski. Zostało wykonane na początku lipca 1976 roku w rejonie Szydłowca. Pojazd był zarejestrowany prawdopodobnie w powiecie przysuskim,
auto ma nieoryginalne klosze lamp, reflektory pochodziły ze Stara, a kierunkowskazy z Syreny, Nysy lub Warszawy. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli ZIU-157 D-470 z roku 1959. Osoby posiadające prenumeratę z 15 przesyłką zawierającą 29 i 30 numer otrzymały w skanie LBT-141. Dodatkowo otrzymały drugi segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.